Szczęść Boże. Moi drodzy, dzisiaj krótko na temat fragmentu z Ewangelii Mateusza, rozdział 19, który mówi o nierozerwalności małżeństwa. Brzmi ten fragment następująco. Wówczas podeszli do niego faryzeusze i pytali go podstępnie, czy wolno mężczyźnie rozwieść się z żoną z jakiegokolwiek powodu? A on odpowiedział, czy nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył ich mężczyzną i kobietą? I dodał, z tego powodu mężczyzna opuści ojca i matkę, a połączy się ze swoją żoną i staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Lecz oni odpowiedzieli, to dlaczego Mojżesz nakazał wręczyć dokument rozwodu, aby oddalić żonę? Powiedział im, Mojżesz pozwoli wam rozwodzić się, dlatego że macie zatwardziałe serca. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Moi drodzy, trzeba powiedzieć, że Jezus wnosi tutaj dużą nowość, ponieważ, jak wiemy, prawo żydowskie pozwalało na rozwód. Mąż mógł dać żonie list rozwodowy i ponownie się ożenić. Natomiast Jezus mówi, że nie, że nie ma takiej możliwości. Co więcej, podkreśla, odwołując się do tekstu, który jest nam znany z Księgi Rodzaju, że co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela. A więc mówi o nierozerwalności małżeństwa, chyba że, jak wiemy, w przypadku śmierci jednego z nich małżonek dany jest, ma możliwość wejścia w ponowny związek. Natomiast tutaj ja bym chciał się odnieść do ostatniego zdania, które jest dla wielu niezrozumiałe, a mianowicie dlatego tutaj, a ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. I mógłby ktoś zrozumieć ten tekst w taki sposób, że jest jakaś furtka, jakaś możliwość do tego, żeby oddalić jednak tą żonę i nie mieć grzechu. A tym tą możliwością jest nierząd. A więc niektórzy sobie pomyśleli, a to Pismo Święte wobec tego mówi, że jeżeli twoja mąż lub twoja żona cię zdradza, to wtedy to jest wystarczający powód do tego, żeby zerwać związek i wejść w nowy. Bo tak mówi Pismo Święte. No, Pismo Święte tak do końca nie mówi, właśnie o to chodzi, ponieważ ciągle pamiętajmy, że Pismo Święte nie jest tekstem napisanym w naszych czasach i nie można przez pryzmat naszej mentalności go interpretować. Trzeba zawsze pamiętać, że tekst jest napisany nie po polsku, ale po grecku. Trzeba wejść w tekst oryginalny i również mentalność tamtejszą. Ciągle pamiętajmy na przykład na słowa Jezusa, który mówi, że jeżeli twoja ręka, noga jest powodem ci do grzechu, to odetnij sobie je. Nie chodzi Jezusowi o odcinanie sobie rąk i nóg, tylko o odcinanie się od okazji do grzechu. Od tego, że jeżeli jakaś osoba jest ci powodem do grzechu, to się masz odciąć od tej osoby. Czy też kiedy Jezus mówi, że żeby być moim uczniem, trzeba mieć w nienawiści ojca i matkę. Nie namawia do nienawiści rodziców, tylko po prostu chce w ten semicki sposób wyrazić to, że trzeba Boga bardziej kochać niż własnych rodziców. I tak samo w tym tekście mamy dwa słowa, które są kluczami do zrozumienia tego tekstu, a mianowicie tekst nierząd i cudzołóstwo, bo jest napisane poza wypadkiem nierządu. Tu jest słowo właśnie porneia. Porneia przede wszystkim oznacza nierząd, ale co to znaczy nierząd? Bo kiedyś rozmawiałem ze studentami, się okazuje, że nie wszyscy wiedzą. Nierząd nie oznacza cudzołóstwa, bo cudzołóstwo jest zdradą małżeńską. Ktoś, żeby popełnić grzech cudzołóstwa, musi być w związku małżeńskim. Natomiast nierząd nie, ponieważ nierząd jest współżyciem na przykład dwóch osób, które są poza małżeństwem, to znaczy nie są w związku małżeńskim. Właśnie te osoby, które nie są w związku małżeńskim, a współżyją ze sobą, popełniają grzech nierządu. Te osoby nie popełniają grzechu cudzołóstwa. To jest grzech nierządu. I dlatego też w tym tekście mówi, trzeba dobrze rozumieć, że a ja wam powiadam, że każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, musiały być w tamtym okresie tak zwane, tak dzisiaj są, pary żyjące w dzisiejszym językiem, byśmy powiedzieli, w konkubinacie. To znaczy pary, które nie były małżeństwem. Jeśli te pary
by oddaliły swoją, na przykład ten mężczyzna, tą kobietę, z którą żyje, by oddalił, nie naraża ją na cudzołóstwo. Ponieważ żeby kogoś narazić na cudzołóstwo, trzeba być w związku małżeńskim. Dlatego te słowa, a ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem tych par, które nie są małżeństwem, naraża ją na cudzołóstwo. I dlatego też w taki należy ten sposób rozumieć te słowa, ponieważ Jezus wyraźnie mówi, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Tak, to by było na tyle.